Dzień dobry YouTube! Dzisiaj bardziej luźniejszy odcinek. Powiedzcie mi wam, czy się spodobał. A mianowicie zajmiemy się dziś pewną osobą. Może ją kojarzycie. Chodzi mi o Kingę. No właśnie. Ale Kinga. Która Kinga? A, ta Kinga od Freeza, która wskakiwała do kisielu, między innymi. Wróciła na YouTube'a pod pseudonimem InzX. A, dziewczyna, która mówiła, jaki YouTube jest zły i wszystko niszczy. Gdzie cały jej związek został zniszczony przez YouTube'a. Pozwólcie, że zacytuję jej słowa. Miałam dość internetu i YouTube'a. Przerosło mnie to. Zakłamany świat, gdzie tylko każdy na siłę próbuje udowodnić, kto ma więcej kasy. No i proszę bardzo. Nie minęły nawet 3 miesiące, a ona wraca na tą platformę, którą tak bardzo znienawidziła. Powstała z popiołów, żeby pokazać swoje nowe oblicze influencerki. Dokładnie. A ten trudny czas dla niej oczywiście przebyła wraz z pomocą. Pomocą pewnego youtubera. Mianowicie chodzi o Trumana. Youtubera, który porównuje niektórych ze swoich widzów do debili. Którzy z was są debilami, nie? Człowiek chwały, honoru, empatii, miłosierdzia. Sprzedałem Karło. No ale co, no taka jest prawda. Ale stary YouTube to jest biznes, tak? Pozwalający nam się dowiedzieć całej prawdy, jak naprawdę było z Freezem i Kingą. Aktualnie znajdujemy się w maratonie prawdy, w którym codziennie pokazuje nowe kłamstwa, oszustwa Freeza. Co to było? Dlaczego? No takie super informacje. Bo przecież każdy człowiek mówi prawdę. Nie ma ludzi, którzy powiedzą tak, żeby wyszło na ich. Żeby to oni wyglądali na tych poszkodowanych. No nie ma, no. Nie. Nie. Czyż nie? Nie. Nie. Nie? W maratonie prawdy. Ale pomijmy to, bo przecież to nie jest ważne. Zajmijmy się tym obliczem Kingi. Tej starej Kingi, która była kiedyś maszynką do robienia pitosu, pieniędzy, hajsu. 66 tysięcy subskrypcji, 13 minut i 54 sekundy materiału, prawie milion wyświetleń. I to w tydzień. To musi być coś boskiego. A nie! To tylko Kinga ucząca się jeździć wypożyczonym samochodem na nowym kanale. Na pierwszy rzut oka to wszystko w sumie gra. Lecz skąd pomysł u tej skrzywdzonej dziewczyny, aby nagrywać na YouTubie? Na tej diabelskiej platformie, która zniszczyła wszystko. Dokładnie. I do tego to jest jeszcze motoryzacja. Materiały, gdzie są użyte drony. Materiały, gdzie jest użytych pełno kamer nagrywających w dobrej jakości. I to nie takiej 720p. Tor racingowy pozwalający na naukę jazdy samochodem plus wypożyczony samochód do jeżdżenia, żeby nagrywać materiały. Nie, no wszystko jest chyba okej. Na pewno to nie jest zrobione przy pomocy jakiegoś mini studia, które władowało pieniądze na wypożyczenie, sprzęt, no oczywiście scenariusz. To nie tak, że został władowany pewnie parę tysięcy, parę dziesiąt tysięcy pitosu. To nie jest możliwe. Wiemy, przecież skaza do YouTube'a może minąć po miesiącu, paru miesiącach, po paru latach, bo przecież to zniszczyło jej związek. No ale my za to zamykamy się w niecałych 3 miesiącach. Jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Lecz nie przekreślajmy Kingi z góry, bo tak nie wypada. Ma zadatki na super influencerkę, bo montaż w sumie mamy rewelacyjny już w tych materiałach. I czekam na kolejny rewelacyjny odcinek na jej kanale z motoryzacji. Chcę wam jedynie przypomnieć, że konkurs na myszkę z poprzedniego tygodnia się zakończył i wyniki będą w piątek, więc wystarczy, że będziecie aktywni, zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapkę w górę, no i będziecie mam na materiałach. No, nic więcej nie trzeba robić. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!